Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rasta. Moi drodzy, lecimy na kolejnego rajda. Troszkę się ubrałem ładniej. Zrobiłem taką torebkę na ingrediency, czyli na składniki. To jest związane tutaj z recepturami, z gotowaniem i specjalnych tych dań, które nam zwiększają różne statusy, bonusy dają i tak dalej, ale to mniej istotne, zajmiemy się tym jednak dopiero na kolejnym wipe, który jest za dwa dni, bo teraz już tak nie zdążę tego wszystkiego zrobić. Odłóżmy sobie tą głowę, bo już skompletowałem wszystko i odłóżmy sobie narzędzia. O właśnie, i to też w sumie. Dobra, mięsko tutaj i idziemy na kolejnego rajda. W międzyczasie ogarnąłem sobie samochód. Proszę bardzo, to jest moje autko. Mamy tu wszystkie części. Kamper. No i miejsce do kierowania. Tak więc kupujemy by right. Mam nadzieję, że stać mnie w ogóle. Kośnik S, czekajcie. Kośnik S. O, nie stać mnie. 1307. Musimy mieć 1500, moi drodzy. Tak więc muszę najpierw jeszcze 200 punkcików zarobić. Pójdę sobie gdzieś tutaj na boty i się postrzelamy chwilkę. O cholera, co to jest za bot? O kurwa mać, on strzela. Dobra, trzeba się stąd usunąć chwilowo. Tu są chyba jakieś lepsze boty, zobaczcie. Na kurczaku to jest jakiś powalony, gdzie on jest. I on był z gałachem, więc trzeba uważać, jest. O kurwa. O ja pierdolę. Okej, okay, nie mam pytań. Dobra, poczekam chwilę, słyszę, że się oddala. Więc pojawimy się za chwilę w kamperze, on jest mniej więcej gdzieś tu według mnie. Jeszcze kawałek, niech sobie odejdzie. Ja się tu pojawię, podniosę swój loot. I będziemy próbować go jeszcze raz zabić. Jeżeli mi się oczywiście to uda. Mieliśmy to wszystko jak najszybciej. Słabą broń miałem jak na takie zabawy z takim gościem. Teraz spróbujemy jeszcze raz. Dobra, moi drodzy, idzie. Próbujmy raz jeszcze, co? Pyk. Teraz. Dobra, mam 40 HP. Teraz tu przybiegnie. Jedna strzykawa. Druga strzykawa. Trzecia strzykawa. O cholera, tu jeszcze jeden biegnie. Pyk, pyk, pyk. Dobra, ten leży. Do tamtego musimy iść, bo może z niego fajna sztabka jakaś wypaść. O, słyszę go tu. Kurde, nie mówcie, że mi uciekł. No, był gdzieś tutaj. Pyk, jest. Leży. 625 expa. Zombie boss Rebecca. Zobaczmy, co w środku. O ja pierdolę. No to ładny lucik, szczerze mówiąc. I 50 RP. Czystego RP 50. Uhuhu. No to mi się podoba. Okej, okay, teraz mamy wystarczającą ilość RP. Można kupić rajda. No rides can be bought at this time. Dlaczegoż to? Buy. Right. Buy. Right. Jeszcze raz medium. Pewnie jest restart niedługo. I dlatego. Zobaczmy. Tak, za 30 minut dlatego się nie da, bo byśmy nie zdążyli. I byśmy stracili. No dobra. Poczekamy. Dobra, moi kochani. Wróciłem po przerwie. Czekaliśmy na restart i minął cały dzień. Tak więc kupujemy sobie rajdzika. Rajdzika medium. Pyk. No i dobra. Już się pojawia. Na V19. Gdzie to będzie? Tu? Tak jest. Jest nasz rajdzik. Bierzemy autko i zasuwamy. Tu jest nasz garaż. Stworzyłem taki ładny. Mamy też samochodzik. Czemu tu się zawsze przełącza na to zielone? No ale nieważne. Przesiądźmy się na miejsce kierowcy. Ops. Odpalamy i do tyłu na pełnej. Jedziemy. Nawet nie będę tego zamykał. No i moi kochani, jesteśmy. Wysiadamy. Zajmijmy się najpierw botami. O, jakaś metalowa baza. Coś tu coś zbiera, czy mi się wydaje? Coś tu słychać. To było. Nieważne. I headshot. Jeden strzał. Drugi strzał. O cholera, ilu ich tam jest. Dobra, lecimy z tym, co ma karabin.
bo on będzie do nas strzelał na pewno. Dobra, leży. Jeszcze któryś ma karabin. Ci nie mają. Tamto nie ma. Jeden hedzik. I... ty jesteś, robaczku. Gdzie ty jesteś? Gdzie się schowałeś? Tu jesteś. Leży. No i zabijmy sobie tych jeszcze. Pięknie. No dobra, obejdźmy sobie dookoła tą bazę. Zobaczmy, jak to wygląda. Czy to ma w ogóle drzwi? A, tutaj coś jest. Nie ma żadnych działek na pewno. Okej. Okay. Możemy wejść albo drzwiami, albo ścianą, albo sufitem, ale tu widzę, że są honeycomby. Cholera, ja nie mam drabin, to jest znowu problem. Tu są honeycomby, więc to trzeba olać. Tu może coś być. Czy tam słychać działko? Tak, słychać działko w środku. Nie wiem, czy ogniowe, czy jakieś lepsze, ale słychać. Tutaj jakby nie było fundamentu w ogóle. Tak to wygląda. Można by rakietami tutaj wejść, po prostu wlecieć od boku. Albo wejść drzwiami, bo to nie jest duża baza, więc... chyba wejdziemy drzwiami jeszcze. Dobra, zacznijmy od soczeli, których jeszcze trzeba się pozbyć. I cztery sztuki. Okej, okay, mamy pierwsze drzwiczki. Kolejne. Cztery soczeliki. Raz. O cholera, spadłem. O, dwa. Trzy. Cztery, dobra. Trochę blisko byłem, ryzykowałem śmiercią, ale... dał radę. Ten nie wypalił. Palmy go jeszcze raz i tutaj myślę, że już będą... działka. Więc odejdźmy na chwilę. Mamy garażówki z tu trzeciego poziomu. I co? Shotgun trapik. Okej. Okay. A tutaj jest jakaś garażówka? Nie, nic takiego nie ma. Okej. Okay. Nie wiem, czy dupnąć rakietą w garażówkę i wtedy to też się rozwali. Czy lepiej najpierw to granatem rozwalić? O, tu skrzyneczka jeszcze jakaś jest pod tym. Dobra, lecimy w garażówkę. Jakoś jak wróg uderzę, to może... może to zadziała. I druga rakieta. Pyk. Tak, działko już się rozpadło. Okej. Okay. Zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj mamy dwie rakiety i to już się rozwaliło prawie. Patrzcie, tu się wszystko rozwala ładnie. Dobra, zobaczmy, co jest w tej skrzyneczce. 13 rakiet, pięknie. Moduł pojazdu taksi. No nie, tego to nie potrzebuję. To na deszczówkę przydałoby się. To też weźmiemy znaki. I wydaje mi się, że to, o, automat sprzedaży jeszcze można wziąć. Rafinerię mamy. Resztę też już mam. Dobra, nie wiem, czy jeszcze jedną rakietę, bo walnąłem dwie. Można by to dobić już amunicją wybuchową. Albo dobra, dupniemy już kolejną rakietę. Tu jest kolejne działko, kolejna garażówka, więc tu może być takie kółko i to będzie po prostu wokół szło. Samymi garażówkami jest taka szansa, więc można było wejść w tą ścianę, już byśmy byli wszędzie. Znaczy przy szafie, ale szafa by nam nic nie dała, bo lód pewnie jest schowany gdzieś indziej. Tak więc w tym przypadku musimy po prostu wejść od początku do końca, przez wszystko. O, panie. Leżymy, czyli działeczko tam było. Dobra, jestem ciekaw, czy wstanę. Chyba nie wstanę. Ale mamy tutaj nasz samochód, więc się w nim pojawimy. Patrzcie, wstałem. Nie wiem, jakim cudem. Było 30 parę procent, no ale udało się. Dobra, pokażcie mi, gdzie jest to działko. Tam są skrzynki, tak? A, tu jest działka, dobra. Czy HV-ką to rozwalić? HV-ką chyba lepiej. To żeby teraz w to ładnie trafić... chyba trafiłem, nie jestem pewien. Ale chyba się nie rozpadło jeszcze. Czy jeszcze jedna? Chyba tak. O, cholera, jedna nie rozwaliła się jeszcze. No to jeszcze jedną tam dupniemy. Poszło? Tak, teraz się rozwaliła pięknie. No uwaga, mamy kolejne drzwiczki. Ale już słabe, więc zaraz sobie je rozwalimy satchelami. A tu ściana już prawie pękła, patrzcie. Czy to nie ściana? Nie, to ta farmuga. Okej, okay. Nie, to normalnie wyjdzie. Chociaż ściana ma 185. A to ma 190. To jest to samo. Tu jest szafa już, patrzcie. Ciekawe. Dobra, sprawdźmy te wszystkie skrzynki, co my tu mamy. Piła, okej. Okay. Dropper. O, można wziąć, czemu nie? To jakiś nabój do strzelby. O, też mogę wziąć, bolcika weźmiemy. Czyli 500 kości. Dużo amunicji. Trochę jedzonka, dobra, dalej. O, cholera.
wybuchowe mnóstwo, podpalające mnóstwo, saczeli 27. To saczelami tu wejdziemy. Już nie ma miejsca, więc trzeba się przerzucić tutaj do plecaczka. Dobra, to po prostu posprzątam. Okej, liny i te plandeki bierzemy, dodatkową czerwoną kartę i ostatnie. Oho, proszę, 10 C4. M92, tak? To się nazywa dokładnie. Apteczek sporo. Granaty. Młot pneumatyczny. Tego nie chcę. Stóp do mieszania też nie chcę. O, pułapka ze strzelbami, to jest fajne. Postawimy sobie, chociaż nie wiem na co, chyba na boty. Granat wybuchowy. Dobra, lecimy z tym. Albo z tym. Już wejdźmy elegancko drzwiami, może co? Dobra, trzy saczele poszły. Dobrze, że nie wybuchłem. Będzie dobrze. Jeden nie pyknął niestety. Gdzie ja go rzuciłem, cholera? Dobra, chyba zadziała, co? Jak jest tak na ścianie obok. Mam nadzieję. Kurwa, nie zadziałał. Tylko na tą ścianę wtedy to działa? No cóż, to jeszcze jeden. Mógłbym to amunicją wybuchową już dobić, ale... I tak tych saczeli muszę się pozbyć. No jest... O, cholerka jasna. No, nigdy nie spojrzę. Zawał potem dostaję. Ja pierdziele. Lepiej było tą ścianą wejść i wtedy rozwaliłby się ten... Podgun trap, no ale nieważne, musimy teraz to jakoś rozwalić, pewnie granatami będzie najłatwiej. Tak, ja wrzucam granat, nie wiem czy mnie to nie zabije, ale spróbujmy. O cholera. Może trochę wyżej? O, tak chyba będzie lepiej. Dobra, przebiegniemy sobie na drugą stronę. Jeszcze na kucka spróbuję przejść. Nie wiem czy to mnie nie strzeli. Do mnie strzeli. Nieważne, spróbuję to rozwalić normalnie filtarą. Nie, dotknęło mnie nawet, patrzcie. Ryzy, nie. Dobra, rozwaliło się, czyli te granaty działały normalnie na to. Teraz weźmy wybuchową amunicję i dokończmy szafę i to będzie wszystko. Proszę bardzo, a to mamy... O cholera, 1700 skrapa, czyli na całą helkę, to sobie helkę teraz kupimy. Ja pierdzielę, ile materiałów. Dobra, odłożymy to do plecaka, to co się da. Lecimy zaraz dalej. Szybki, fajny rajdzik, co? Duży profit. Mało straciliśmy. Trzeba by kolejny wykonać, ale mamy teraz chyba malutko. Epe. Właśnie, 126. Za te rajdy się tylko itemy dostaje, a niestety punktów reputacji, czy jak to się tam nazywa? Nie. Niestety. Tak więc trzeba jakoś zdobyć kolejne 1500 punktów. Dojechaliśmy. Gdzie się rozłożyć i znaleźć jakiś sposób na farmienie RP pointsów. Może weźmiemy helkę i polecimy gdzieś. Na przykład na platformę? Tak, to chyba dobra opcja. Teleportowałem się do Bandit Campa, moi drodzy widzowie. I pójdziemy sobie kupić teraz... O, właśnie tutaj. Helikopter. Wziąłem 2166 skrapa. Jestem ciekaw, ile kosztuje ten helikopter bojowy. Helikopter szturmowy. Pokaż mi 2250. A ja mam ile? 2166. No to powiem wam, że można by go kupić, tylko czy on jest mi tak bardzo potrzebny? No nie wiem. Okej, stwierdziłem, że można wszystko przerobić, bo i tak zostawię tyle. I tak nie będziemy żadnych broni tworzyć, bo mam całą skrzynię, zobaczcie, nie mam co z tym nawet robić. Więc przerobimy sobie wszystko, kupię sobie tą lepszą helkę, no i jeszcze nam zostanie, zostawiłem tylko rurki na rakiety. Myślę, że rakietami najlepiej się rajduje. I tyle. Idziemy przerobić na bandita. W ogóle mam taki pomysł, żeby na następnym wipe, czyli za... Sprawdźmy ile. Tutaj nie umiem pisać, przepraszam was bardzo. Info. Wipe schedule. Next wipe in 2 days and 8 hours and 6 minutes. Żebyśmy wszyscy razem zagrali sobie w jakimś jednym miejscu. Przykładowo wybierzemy, nie wiem, Kosmo. Ja powiem, że budujemy się, nie wiem, na tej górze, wokół tej góry, czy tutaj gdzieś tam. Nieważne, powiem to na pierwszym odcinku na nowym wipe pewnie i wtedy możecie się wszyscy dookoła mnie zbudować. Nie wiem, jaki jest limit graczy w drużynie, albo w klanie, bo tu chyba klany się zakłada. No i żebyśmy mogli sobie wszyscy pisać razem na czacie, bo na czacie nie można pisać po polsku, to wam chciałem zwrócić uwagę, żebyście banów nie dostali przypadkiem. O właśnie, zobaczcie, na przykład Rico do mnie napisał teraz na PM. Ale to jest niewygodne, bo trzeba pisać PM, Rico i można dopiero napisać wiadomość. Niestety nie. Nie wiem nawet co to jest krew i jak ją zyskać. Więc żebyśmy mogli pisać na klanowym czasie na przykład, no to można sobie
Zrobić tab, stwórz drużynę i pododawać mogę was wszystkich. I będziemy się widzieć na mapie, mieszkać w jednym miejscu. Będziemy mogli handlować. Taką społeczność sobie zrobimy trochę polską na angielskim serwerze. Co wy na to? Napiszcie w komentarzach, czy byście coś takiego chcieli. No bo tutaj mi nic nie ukradniecie, nie będziecie mi przeszkadzać za bardzo, ewentualnie możecie mi pomóc. Więc każdy na tym skorzysta, jest to fajne. No i jest to możliwe, bo na serwerze PvP no to troszkę nierealne było coś takiego, ale to można fajnie się ze wszystkimi spotkać. A jeżeli trafi się jakiś pryncypał, to się go po prostu wywali i tyle. Następnego wipa też mają zmienić serwer, na którym będzie stała, raczej maszynę, na którym będzie stał ten serwer. I mają być zmniejszone lagi, chociaż ja grając na tym serwerze no nie odczuwam ich za bardzo. Ale słyszałem, że niektórzy je mają, więc jeżeli mieliście problem z lagami na tym serwerze, to teraz już powinno nie być od nowego wipa, czyli za dwa dni. Dobra, czas to wszystko przerobić. Dobra, mamy już 4000 scrapa. Bardzo fajnie. Teraz przerabiam jeszcze całą tkaninę, bo jest mi to niepotrzebne kompletnie. Znaczy, że wszystkie te komponenty związane z tkaniną. No i będziemy troszkę tego mieli też. Dobra, kupię sobie jeszcze kałaszka jednego. Bo widzę, że tutaj jest za 100 scrapa, to jakieś grosze. I do tego jeden magazynek powiększony. Dobra, czekamy aż kałaszek przyleci, a w tym czasie kupmy... Uwaga, uwaga, helikopter szturmowy. 2250 złomu. I ja cię kręcę. W ciągu 5 minut muszę odlecieć. Jest nasze cudeńko. Dwuosobowe to jest? Tak, dwuosobowe. I co, tu się rakiety wkłada? Bo jakie rakiety? Tego jeszcze nie wiem, ale się dowiemy. Uszmy paliwko. Są dwa zbiorniki na paliwo? Nie, to jest jedno to samo. Możemy popchnąć, wsiąść. I tu złożyć rakiety i flary z jednej. I z drugiej strony. Nie wiem, czy to są te same. Sprawdźmy, czy ja mogę w ogóle coś takiego włożyć, czy to jest inna rakieta. Pyk. No niby działa. I co, taką zwykłą rakietę też mogę wsadzić? Myślałem, że tu się wkłada takie specjalne rakiety. A to jest to samo, jakby flary załadowane tutaj mogą zostać wystrzelane przez pilota w celu zmylenia pocisków naprowadzających. Natomiast strzelec może wyrzucać flary z ekwipunku. Nie, okej. Tej rakiety się to nie da, patrzcie, czyli tylko HV-ki można wkładać. Ciekawe. Dobra, nasz dron jeszcze leci, więc niech on sobie przyleci tutaj, weźmiemy kałaszka i dopiero stąd odlecę, bo tak to nie wiem, gdzie miałbym tu wylądować. No znowu w takim momencie zbieranie jajek, no proszę was. Wiem, że to już się skończyło w ogóle, noszę przy sobie koszyk ciągle. Ale nie mam za bardzo kiedy tego zrobić, więc niestety odpuszczam. Nasza paczuszka dojechała. Załadujmy sobie kałacha. O, ja nie mam amunicji za bardzo do tego. Dobra, to tą będę strzelał w takim razie. Chociaż MP5 też bardzo lubię, ale... Może następnym razem. No to ruszamy, moi drodzy. Nie mam pojęcia, jak się tym lata. Mam nadzieję, że się nie rozbije w kilka sekund, bo szkoda by było... 2250 skrapa. Ruszamy w takim razie do domu. O cholera. Dobra, jest nasz domek, możemy wylądować na dachu, tylko ja sobie wyjścia nie zrobiłem na ten dach. Raczej je usunąłem. Lera, zatrzymaj się. Dobra. Nie ma tragedii latając z tym, powiem wam. Wylądujmy sobie, pyk i wysiadka. No, powiedzmy, że równo zaparkowałem na środku dachu. Dobra, wziąłem sobie więcej amunicji. Załadujmy kałaszka. I zmieńmy mu skina. Może na jakiegoś, który mamy, o na przykład taki. I te wszystkie ze skinboxów, no to tak potem ich nie będę miał. Dobra, nie mam na razie wejścia na dach, więc zrobiłem coś takiego, że tutaj jest rafineria. I sobie po niej wskakujemy na górę. Chciałbym teraz polecieć na... Cargo nie ma, prawda? O, tu ktoś robi dużą platformę. Tu jest podwodne laboratorium, no to my sobie na małą polecimy chyba, co? Myślę, że to jest dobra opcja. Dobra, mam przy sobie karty, jest noc, ale mi to nie przeszkadza, bo mamy światełko, więc chyba można lecieć, co? O cholera! Oh shit, dobra, żyję, już myślałem, że będzie po naszym helikopterku, trochę mnie zniosło. Ja pierdzielę. Czemu mi światło gaśnie? Odpalam? No, ono gaśnie co jakiś czas. Ciekawe. Ciekawy jestem, czy ten helikopter jest szybszy od... tego zwykłego.
to jest taka sama prędkość, czy może ten jest wolniejszy, bo strzela na przykład. Też dajcie mi znać w komentarzu, bo nie mam pojęcia. No i dobra, wlatujemy do tej strefy i jak ja tu wlecę, to my to jakby przejmujemy. Oh shit! Tego to się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Dobra, obróćmy tu. Do góry, do góry, do góry, troszkę w bok. Ja pierdziele. Nie, 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 helikoptery są zabójcze dla mnie. Ej, nie ma botu, zobaczcie, martwe są. Dlaczego? Patrzcie, tu jest... Strupy tylko leżą. Ciekawe. A tu przecież jest... Że pusto, że nikt tego nie przejął. Może poprzednie, a teraz... Można tu normalnie już... sobie działać. Tylko nie wiem, czy jak wyląduje ten helikopter, to mi nie zmiecie tego mojego. Spróbujmy go kawałek przesunąć. Dobra, you are owner of this monument. Okej. Okay. Ale tu nie ma skrzynki ani nic. Czyli ktoś tu był po prostu, jeszcze się nie zrestartowało. No dobra. To spadamy w takim razie. Okej, to podlecimy na kosmodrom. Znaczy nie na... O cholera, co się stało? Co jest kurwa? You have left the monument zone. Dlaczego mnie teleportowało do domu? Co się właśnie odwaliło? Przecież moja helka tam została, halo? I skrzynka się pojawiła. No i ja pierdzielę. Dobra, wiecie, teleportowałem się na dużą wioskę i stąd kupimy łódkę i muszę tam dopłynąć, bo coś się obsuło. Nie wiem, czy jak ta skrzynka się pojawiła, to mnie wyteleportowało stamtąd, czy o co chodzi? Dziwna sprawa, no ale dobra, chcę kupić łódź. O kurde, tak bołta można normalnie kupić tutaj. Za co? 1500 skrapa, 20 tych, wow. Build, fajne, naprawdę. Mała motorówka, 125 złomu. Dawaj mi ją. Bywaj, dzięki. Podam resztę do plecaczka, żeby tego nie stracić ewentualnie. I płyniemy. Dziwna sprawa. Można by sobie tak bołta kupić i postawić go po prostu pod tym oil rigiem i ustawić na nim set home'a, jeżeli tak się da w ogóle. To by była najlepsza opcja, teleportujecie się z tugboata do domu i z powrotem. Dobra, dopłynęliśmy łódeczką, teraz dostać się na górę, bo tu są wszędzie boty. O cholera. Jeden leży, drugi leży. Jeszcze ktoś tu strzela do mnie. Dobra, leży. Wyłącz silnik, wysiadaj i spadamy na górę. Dobra, ktoś jeszcze chce się bić? Jeszcze ktoś? No, chodźcie, chodźcie. Dawać więcej was. Dobra, wszystko wybite tutaj. Weźmy tu jakieś skrzyneczki. To jest otwarte? Nie, trzeba to otworzyć. Czy moja helka tam stoi, bo to mnie najbardziej interesuje? Tak, dobrze. Myślałem, że będzie problem. I tam sobie, spadaj sobie do wulkanu. Dobra, niebieska karcioszka, pyk, rozwaliła się. Tu mamy chyba bota. Dokładnie tak. Podnosimy, co tu jest, receptura jakaś. O, militarna skrzyneczka, pięknie. Żebym level dostał. I RP dostajemy za takie skrzynki, fajnie. Dobra, weźmy to. Kolejne, czerwona. O, ktoś rozwalił coś. Znaczy zostawił miotacz ognia. Dobra, 10 minut. O! 3 minuty, fajnie, skróciło się. Zajebiście. No to opłaca się to robić w takim razie. O, i helka już leci. Cholera. Trzeba jak najszybciej to przesunąć. Odpal. I ja to po prostu odjadę tym, trzymając kontrol. Chyba da się tak, prawda? Tak, odjedziemy tutaj. Okej, już. Wysiadka. I powinniśmy stąd jak najszybciej spierniczać. Szybko na dźwig, na dźwig, na dźwig, na dźwig, na dźwig. Dobra, i stąd walimy. Do tych bocisków. Dobra, skałaszka walimy. Lecimy z kolejnym. Kolejny. Jeszcze jeden. Jeszcze kilku powinno być. Zrobiłem chyba z 5 czy 6. Idziemy do nich. To jest jeszcze. No jeszcze recoila do 100% nie opanowałem. 100% do 100%. Ale i tak ładnie to idzie, co? Czy ktoś tu został? Nie. Wszyscy zabici, dobra. Co my w nich mamy? Latarka, amunicja. Dobra, weźmy na razie wszystko. No może nie wszystko, bo trochę tu tego jest. Teraz sobie to poodkładam po prostu do plecaczka. Boże, to się rozdziela na pojedyncze pozycje. Nie biorę tego kompletnie, mi to nie, się nie przyda.
No i dobra, mamy tu wszystko zabrane, teraz wchodzimy tutaj, może już 3 minutki minęły? Jeszcze 30 sekund, okej. Okay. Dobra, uwaga, otwieramy i co my tu mamy? O! LR-ka, tego jeszcze nie miałem. Tu... nic specjalnego, ale... Myślę, że na początek opłaca się tutaj przyjść, jak... no nie mamy jeszcze tego wszystkiego. Ile ja RP zyskałem dzięki temu wszystkiemu? Mamy 659, miałem około 100 coś, no to z 500 RP. Mało. Słyszałem, że najlepszą opcją jest zabijanie botów, takich tych zombiaczków. Tak jak były na lotnisku, albo na Kosmo chyba też są. I z nich wypadają też sztabki. Czyli takie sztabeczki RP Deposit i właśnie takie mogą wypaść, a z tych lepszych takie, tak jak nam z tego dyniowego gościa wypadły. Nie wiem, czy ja to nagrałem, czy nie? Chyba tak. I potem wymieniacie to na RP. Druga opcja, no to jest robienie misji z miasta, czyli teleportujecie się na town, czyli tutaj, i robicie misję, tylko że teraz mi się to średnio opłaca, bo już swipe za chwilkę, więc... wolałbym ten progres zacząć od początku już na nowym wipe'ie i przez miesiąc to progresować, a nie w ostatnie dwa dni. Tak więc tu wszystko gotowe, spadamy na landside. Muszę podlecieć tutaj boczkiem, żeby nas działka przypadkiem nie zdziały. Zobaczymy, co na tym landside'cie jest. No i dobra, wylądowaliśmy. Ooo! Zrzucik leci. I to chyba taki normalny zrzucik, bo takie... Jeżeli ktoś sobie wezwie zrzut, to on od razu się na ziemi pojawia, więc czekajcie, podlecimy po niego najpierw. Dobra, stoimy w tym miejscu, czekam na zrzut. Jestem ciekaw, czy jakbym wleciał w niego helikopterem, to on się chyba zacznie tak kręcić i może nas rozwalić, ale też chyba zacznie szybciej spadać, coś takiego było. Już nie pamiętam. No dobra, poczekamy po prostu spokojnie. O, patrzcie, tu jakiś zarąbisty bocik. Cholera. Zarąbisty bocik chodzi, musimy go zabić w takim razie, bo może coś... mocnego z niego będzie, tylko poszedł gdzieś za domek. Trzeba go z innej strony ustrzelić, bo tak nie będę do niego podbiegał, bo on jest strasznie mocny. Ja nawet Metal Face Maska jeszcze nie mam, więc trzeba uważać. Dobra, uwaga, co będzie w zrzucie? O! To co w zwykłych zrzutach. Ale fajne, spoko. Podoba mi się. Podejdźmy w takim razie teraz do tego bota. Jest tam na końcu. Dostał banie. O cholera, stamtąd we mnie trafia. Dobra, dostał jeszcze raz. Dostał znowu. O, wow, ja też dostałem. O kurwa, dwóch ich biegnie. O ja pierdzielę. Dobra, leczymy się szybko. I skałacha trzeba ich poskładać w takim razie. Prawie nie 34, ciekawe. Skałacha wyjmuję i... O kurwa, jak to bije. Oho. O cholera. Oh shit! Nie. Dostał? Ładuj. Mam bardzo mało HP. Bardzo mało HP. Jak tamten z tyłu do mnie zacznie walić, to już będzie koniec. Kurwa, granat rzucił. Leży? Daliśmy 312 RP. To był jakiś mocny bot, naprawdę. Zobaczmy, co z niego jest. Nie, tylko 3 sztabki 10 RP-kowych? Ja pierdzielę, no to naprawdę to jest jakiś kozak. Znaczy właśnie nie jest, mi się tak wydaje, że jest, a jak takie sztabki wypadły, to nie jest nic mocnego tak naprawdę. Cholera. Jeszcze dwóch tu takich jest. Ryzykować. Teraz z daleka ich próbuję ostrzelić, tak po jednym strzale w głowę, ale za dużo nie dodajemy, szczerze mówiąc. Nie, masakra to jest jakaś. O cholera. Dobra, leczonko. Już tu biegnie skubaniec, no. Oh shit. Dobra, jest dobrze. Leży drugi. Jeszcze jeden został w takim razie. Zbierzmy, co w nim było. O kurwa, kałaszek nawet może wypaść. Ciekawe. To jeszcze jeden nam został. O kurwa. 50 HP. Leczymy się. Dobrze, że mam te apteczki, bo naprawdę dużo dają. Krzaki mi strasznie przeszkadzają, szczerze mówiąc. O, 20 HP, jak fajnie. Że boty mają aima takiego. O, leży. Mocno. Mam apteczkę na pasku, ale coś mi się wydaje, że nie zdążę wstać, bo przybiegną tutaj i mnie dobiją. Oho, ta 100% na podniesienie się, ale...
Niestety. No to trzeba tu podjechać teraz samochodem, a to nie jest blisko. Zapewne, żeby zbić się z takimi botami, trzeba bardziej rozwinąć skille bojowe, że w umiejętności wtedy mniej zadają nam boty. No i różne takie rzeczy. Plus robić te jedonka, które dają nam buffy, bo to mnie też sporo daje. Ale ciekawe, że jest jakieś wyzwanie, a nie tak, że sobie wpadam, zabijam wszystko jak leci. I tyle. Dobra, jesteśmy. Dojechałem w miarę szybko, tylko żeby te boty teraz tutaj nie czekały i żebym ja tam mógł wejść. Ktoś tu biega. Żebym ja tam mógł wejść bez stroju żadnego, bo jesteśmy na Golaska. Ale tutaj jeszcze chyba radiacji nie ma. Tu już jest mój trup. Tak jest, dobra. Tylko się ubieram. Okej, 659 RP, sprzedajemy to co mamy. 719, malutko. Trzeba jeszcze ich pozabijać. A wejdźmy sobie do skill tree. Mam 3 punkciki do wydania. Wiecie co, to nie będę na razie w to szedł, tylko pójdźmy tutaj w coś do bicia się. Tutaj w combat skill tree mamy w drugim rozdziale drzewka, jakby tak to nazwę, że boty nam zadają mniej, a tu, że my zadajemy więcej botom, więc w te dwie rzeczy na pewno trzeba będzie iść. Tu jeszcze nie doczytałem do końca, ale tu jest lifesteal, czyli jak zabijamy boty i zwierzęta, możemy regenerować sobie życie strzelając do nich, więc to jest bardzo dobre. To powinniśmy mieć jako pierwsze w ogóle. Tylko tutaj są trzy słabe skille, bo tutaj na zwierzęta, że po prostu mniej nam zadają. Tutaj jest redukuje melee damage, czyli na blisko, czyli na zombiaki bardziej. No i na zwierzęta pewnie też. A tutaj, że nasze karty Excludes, a nie Excludes, czyli nie. Skill Redux Durability Loss by 70% per level, czyli 17% mniej durability, czyli naszej wytrzymałości, na przykład broni się. No, nasze bronie po prostu używają się wolniej podczas strzelania. A też w miarę, ale no, nic takiego dobrego, więc muszę tu 5 punktów wydać na coś, żeby móc w ogóle odblokować to. Wiecie co? Mamy tego scrapa, ja go i tak nie będę już używał pewnie do końca wipe'a, potem wszystko się usuwa. Więc przetestujmy sobie reset tych umiejętności. 720 skrapa to kosztuje. Dawaj, niech będzie. I mamy teraz 27 punktów. Idziemy w combat. Dobra, tu dałem 5 punktów durability broni. Większe. Tu damy, żeby mniej obrywać od scientistów. Tutaj jeszcze bardziej. 5 punkcików to. I tu dałem teraz, że więcej zadajemy obrażeń. I tu więcej zadajemy NPC-om. Tu jest łączny buff całego combat skilla, czyli durability jest zwiększone 85% więcej, broń nasza wolniej się zużywa, odporność przed NPC-ami plus 35% i więcej zadajemy botom 35%. Chyba dobrze, co? No i zostały nam 2 punkciki. Mógłbym już tutaj w to rozdać. A, to jeden punkt, no to dobra, to możemy w to dać. Dobra. I chciałbym sobie w medical jeszcze dać, że bandaże nam dają więcej HP. 5, tylko 10. Chociaż tych bandaży się rzadko używa. Albo wiecie co, weźmiemy w regenerację życia trochę. Więc kolejne punkciki tutaj pójdą. No i teraz przydałoby się tylko te receptury, buffy porobić. O, tam coś stoi. Nasza helka. Zapomniałem o niej. Przydałoby się te receptury w ognisku porobić z różnych tam jedzonek i tak dalej. I to by nam dawało kolejne buffy. No i wtedy byśmy z palcem w nosie pewnie zabijali te wszystkie NPC. O cholera, ile ich tu nasrało. Pierdzieli ich tu jest z 8. Nie no, to troszkę przesada. Weźmy jednego tutaj. Niech do nas przyjdzie. Powolutku, powolutku. I chodź do nas. Okej. Dobra, jestem na dachu. Te boty tu wszędzie ważą, zobaczcie. Strach w ogóle strzelić. O cholera, ten nas zauważył nawet. No troszkę może więcej zadajemy, ale niewiele. Moim zdaniem. Dobra, jeden leży i chyba się faktycznie leczymy strzelając do nich, to jest fajne. Dobra, bo nam 18 HP zostało, trzeba się uleczyć na spokojnie, ale 2 zielone już zabiłem. Za każdego dostajemy, nie wiem ile, o cholera, idzie tu drugi. Za każdego dostajemy ileś RP? Nie, chyba nie, dopiero jak podniesiemy te sztabki. Ciągle te flashbangi mi tutaj rzucają. To strasznie przeszkadza. Oh shit, dobra, fajnie się leczymy naprawdę, strzelając do nich. Ale i tak to jeszcze, jak wyskakuje kilku, to jeszcze nic nie daje nam. Ile tych flashbangów, no? Oh shit, dobra. Leży.
kolejny. Teraz trzeba ich pozbierać. Prawie spadłem? Spadłem, dobra. Tu mamy dwóch. Okej, okay. Tego nie chcę. Kolejni, sztabeczki. Flashbang. Jeszcze jeden. Tu jeszcze jednego zabiłem, ale strach to podchodzić. Bo ich tu może być dużo. Dobra, lecimy. Nie, dobra, mam 12 sztabek, kliknijmy szybko RP Deposit. Ile nam to da? 719, 839. No nie leci to jakoś rewelacyjnie szybko, szczerze mówiąc. Okej, okay, to na dzisiaj sobie zakończymy. I tak jest strasznie długi odcinek w porównaniu do innych. Zwiedziliśmy troszkę, potestowaliśmy. A w następnym odcinku wymyślę coś jeszcze innego. Powinienem zdążyć jeszcze jeden odcinek nagrać przed wipem. Może kosmo zrobimy? A jeżeli nie, no to widzimy się już na wipie nowym, na świeżutkim serwerze. Trzymajcie się, hej.